Dlaczego Romek był zanadto szczęśliwy? Czy wolałabyś być ślepa, czy głuchoniema? To pytanie tak zaskoczyło Irkę, że w pierwszej chwili spojrzała przerażona na Romka. Nie chciałabym być ani ślepa, ani głuchoniema, odpowiedziała prędko i mimo woli zasłoniła oczy rękoma, jak gdyby coś zagrażało jej oczom. Ale gdybyś musiała wybierać, pytał nieubłagany Romek. Wcale bym nie chciała wybierać. Co ty masz za dzikie pomysły? Bo widzisz, chodzi mi o to, co jest gorsze. Czy nic a nic nie widzieć, czy nic a nic nie słyszeć? Medytował Romek, leżąc na wznak na trawie, z rękami pod głową. Nad nimi chwiały się gałęzie starej jabłoni i czerwieniły zimowe jabłka wśród liści na tle głębokiego, błękitnego nieba. Zdaje mi się, że najgorzej być ślepym, powiedział po namyśle. Zresztą możemy spróbować. Najpierw wyobrażę sobie, że nic nie słyszę. Romek usiadł na trawie. Nie słyszałbym głosu mamy ani tatusia, ani śmiechu, ani śpiewu, ani szczekania psów, ani jakby mnie kto wołał, mówił ze zmarszczoną brwią. Nic a nic. Ale i mówić byś przecież nie mógł, gdybyś był głuchoniemy, zauważyła Irka, która słuchała go w skupieniu. Prawda, mówić bym nic nie mógł. To byłoby okropne, wzdrygnął się chłopak. Ja mam tyle zawsze do powiedzenia. Tak, przytaknęła dziewczynka. Ty masz tyle do powiedzenia. A jednak, wzdychał Romek, objąwszy kolana rękoma i oparłszy na nich brodę. Jednak najgorzej jest być ślepym. Pomyśl, żyć w ciągłej, nieprzerwanej nocy, jakby w czarnym tunelu, całe życie. Nie widzieć nawet słońca, ani nieba, nic a nic. A cóż dopiero nic nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić? To przecież już wcale żyć nie można, wtrąciła przygnębiona Irka. A jednak można, powiedział Romek. Mamusia opowiadała mi o jednej dziewczynce, która zaniewidziła i ogłuchła, jak miała kilka lat, a potem nie tylko nauczyła się czytać, pisać i rysować, ale nawet napisała książkę o górach i lasach i całym świecie. I pisała w tej książce, że jest zupełnie szczęśliwa, chociaż nie widzi, nie słyszy i nie mówi. Nazywała się Helena... Helena... Zapomniałem nazwiska, ale wiem, że na K. To musiała przecież to wszystko widzieć, jeżeli pisała o tym, nie dowierzała Irka. Widziała, ale nie oczyma. A czym? Czym? Nosem, węchem, poprawił się chłopak. I palcami. Miała takie czucie w ręku, że jak położyła rękę na stole, to czuła, co stoi na stole. Czy szklanka, czy czajnik z herbatą, czy cokolwiek. Tak mi opowiadała mamusia. Poznawała nawet kolor, dotykając czegoś palcami. Czyż to możliwe, Romku? Dziwiła się dziewczynka. Możliwe, zaświadczył poważnie Romek. Zresztą, wiesz co, spróbujmy zaraz. Wyciągnął z kieszeni chusteczką, bardzo zmiętą, ale czystą, i złożył ją tak, jak do gry w ślepą babkę. Zawiąż mi mocno oczy, żebym nic nie widział. Mocniej, mocniej, mocniej. Będą cię oczy bolały, jak ściągnę, niepokoiła się dziewczynka. Zresztą możesz przecież zamknąć oczy. Ale mogą je przypadkiem otworzyć, jak nie będę mógł wytrzymać. A ja nie chcę widzieć nic a nic, tak jakbym był ślepy. I Romek ściągnął chustkę jak najniżej, że ledwie mu było widać dziurki od nosa. Wyglądasz zupełnie jak ślepa babka, zaśmiała się Irka. Ale jeszcze sobie głowę rozbijesz o drzewo. Nie rozbiję, bo będę chodził z wyciągniętymi rękoma i namacam drzewo. Romek postąpił parę kroków z wyciągniętymi rękami i potknął się o mały krzaczek. To może ja będę wołał ogień, jak ci będzie stało co na drodze, zaproponowała Irka zaniepokojona. Nie, nie wołaj nic, nie odzywaj się wcale. Zresztą ja i tak nie usłyszę, bo przecież jestem nie tylko ślepy, ale i głuchoniemy. Będę mówił, żebyś wiedziała, jak to jest, jak się nic nie widzi, ale ty nic do mnie nie mów, dobrze, Irko? Dobrze, zgodziła się Irka i usiadła cichutko na trawie. Romek z wyciągniętymi przed siebie rękoma postąpił znów parę kroków i namacał pień drzewa. Co to jest za drzewo? Tylko nie mów, Irko, sam muszę poznać. Długo obmacywał pień drzewa na próżno, wiedząc tylko, że to drzewo owocowe. Wyciągnął rękę w górę, namacał liście, zerwał jeden i powąchał, a potem rozgryzł w zębach. — Gruszka! — krzyknął radośnie. — Tak, zgadłeś, gruszka! — nie wytrzymała Irka. — Poznałem liście po zapachu i po smaku — cieszył się chłopak. — Widzisz, przypomniałem sobie, że i po smaku można poznawać, ale ty nic nie mów, Irko. Romek posuwał się ostrożnie dalej. Namacał jeszcze dwa drzewa i tak samo po zapachu i po smaku liści poznał, że to czereśnie.
Potem poczuł, że zszedł już z trawnika na piaszczystą aleję. Zatrzymał się i wciągnął powietrze nosem, jak wyżał. Tu jest klomp, powiedział po chwili namysłu i skierował się w tą stronę z taką pewnością, jakby widział. Ty widzisz, krzyknęła Irka. Nic nie widzę, odparł urażony chłopak. Jak możesz nawet przypuszczać, że mogę oszukiwać? Poznałem klomp po zapachu. Postąpił znów parę kroków, schylił się i namacał kwiaty. Tu rosną bratki, a tu Rezeda. Poznaję je po zapachu i palcami. A to są astry? Tak, Irko? Tak, przeświadczyła Irka. Romek położył się naraz jak długi na piaszczystej alei, wyciągnął ręce i zanurzył twarz w kwiatach. Och, Irko, mówił zduszonym głosem, nic nie widzę, a przecież pachnie mi cały świat. Czuję bratki ustami, palcami i nosem, czuję słońce na plecach, choć go nie widzę, i ziemię taką chłodną i miłą pod palcami, i korzenie kwiatów, i płatki. Podniósł się i stał na ścieżce w ubraniu zamulonym ziemią, z płonącymi policzkami, z rozchylonymi ustami, do których przywarły płatki kwiatów. Irce zrobiło się go naraz żal. Romku, może ja już ci zdejmę tę chustkę, przemówiła nieśmiało. Taki jesteś spocony i to naprawdę grzech tak się bawić. Mamusia mówi, że nie trzeba sobie nigdy żartować w ten sposób, bo można naprawdę oślepnąć. Kiedy ja nie żartuję, odparł chłopak z niecierpliwością w głosie. Chcę tylko dowiedzieć się, jak to jest. Och, rozumiem już tą Helenę na K. Widzisz? Wyciągnął obie ręce i chwilę stał nieruchomo. Widzisz? Czuję szelest liści na końcówkach palców. Czuję wiatr. Ktoś idzie aleją, powiedział po chwili. Nie mów mi kto, Irko, błagam cię. Sam poznam. Irka milczała posłusznie. Widziała już z daleka, że to idzie mama Romka i ciekawa była, co będzie dalej. Romek posuwał się z wyciągniętymi rękoma w stronę, skąd zbliżały się kroki. — Mama! — krzyknął radośnie i postąpił prędzej. Naraz w tej ciemności, która go otaczała, wstrząsnął go radością od stóp do głów głos matki. — Cóż to, Romku, bawicie się w ślepą babkę? I teraz dopiero Romek zrozumiał naprawdę, jakie to byłoby nieszczęście nie słyszeć tego głosu. — Cóż to za zabawa, Romku? — pytała wesoło mama. Była już niedaleko niego. Romek zatrzymał się na ścieżce. — To nie zabawa, matuś, to bardzo poważna sprawa. Proszę cię — mówił błagalnym głosem. — Stój i nie ruszaj się i nic nie mów. Potem ci wszystko powiem. Mama już tak przywykła do szalonych pomysłów swego chłopaka, że zatrzymała się na ścieżce i z uśmiechem patrzyła na Romka, który zbliżał się do niej z wyciągniętymi rękoma. Tymczasem Romek zbliżył się zupełnie. Gorące jego ręce dotykały twarzy matki, oczu, włosów, ubrania. — Och, ciebie bym poznał zawsze i wszędzie, choćbym był ślepy i głuchy jak pień — mówił radośnie. — Poznałbym twoją sukienkę, jak pies, po zapachu. Tylko ty jedna pachniesz tak na całym świecie. Nagłym ruchem zerwał chustkę z oczu i stał na ścieżce, olśniony światłem, z płonącą twarzą, mrużąc czarne rzęsy, mokre od łez. I nim mama zrozumiała, o co chodzi, rzucił się jej na szyję, okrywając szalonymi pocałunkami jej oczy, włosy i suknię, jak to tylko on umiał. — Och, matuś, matuś! — wołał zduszonym ze wzruszenia głosem. — Ja jestem zanadto szczęśliwy, bo widzę i słyszę, dotykam i wącham. Mógłbym być nawet szczęśliwy, gdybym był ślepy i głuchoniemy, jak ta Helena Keller — dokończyła mama, uśmiechając się przez łzy. Bo nigdy nie podobał się jej taki chłopak jak w tej chwili, kiedy był zanadto szczęśliwy.